wygrali dziś w Filiskim Grauze, liczy 22 lata. A przed nami obraz to jest i załoga numer 111, Bartosz Kowalski, Marek Kaczmarek. To proszę Państwa samochód, który rywalizuje w klasie PZMHR+. Kiedyś była to broń fabrycznego zespołu Opla. To był nie ten egzemplarz Astry, szanowni Państwo. Wcześniej używany był przez taki... Thank you.
Wielkie marzenie spełniłem. To było wielkie wyzwanie dla mnie pojechać ten rajd, dlatego że to jest, jak wiemy, klasyk, tak? Kultowy Elmot, teraz Świdnicki. Więc przygotowywaliśmy się całe noce, żeby tu wystartować i było warto zdecydowanie pojechać te OS-y. Cieszymy się, że na mecie jesteśmy przede wszystkim, bo było gdzie wypaść. Mieliśmy też parę takich momentów gorących. Wielkie podziękowania dla całej ekipy Czech Autoservice za przygotowanie samochodu. Dla mojego pilota Kaczora, który jest bardzo doświadczony i bardzo profesjonalnie podszedł do tematu i bardzo dobrze nam się jechało. Także wielkie emocje, aż nie wierzyłem momentami, że to jesteśmy, że jedziemy. No i jest meta, więc super. Wielkie podziękowania dla kibiców, dla organizatorów. No i do zobaczenia na kolejnym rajdzie. Ważna informacja na temat pilota, jak mówi Bartosz Kowalski, to dotyczący zawodnicy HRS, który dotychczas ścigał się z pomocą tych super HRS-a i stołecznych HRS-a. Pilot Marek Kaczmarek, żyjąca legenda w polskim kraju, który to w lecie 70 lat, dziesiątki kierowców, w dziesiątkach kolejowych maszyn. Samochód to teraz jest ostatnie wcielenie tego samochodu ze studnym silnikiem C20X, kiedyś broń fabrycznego zespołu Opla. I uwaga, to nie jest samochód budowany indywidualny pojazd, fizyczny ten pojazd. Kiedyś ścigał się po trasach kolejowych, a jeździli nimi między innymi Zbyszek Staniszewski oraz Tomasz Kryjus. Drugie miejsce kategoria F plus oraz pierwsze miejsce w klasie H3. Druga runda modułów historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw polskich Tadeja Kąca. Wręczamy puchary za wspaniałą jazdę, ale także puchary za to, że wykazane piękne walki, także świetnie przygotowanie samochody rajdowych. Tutaj ta marka toczy się równolegle. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć o tym w skrócie, jeżeli macie Państwo problem z zapamiętaniem historycznych rajdowych samochodowych mistrzostwa Polski, jeszcze do końca, jeżeli to dane jest sponsora, to dla tych motów, żeby na świecie raz, to zapamiętajmy sobie ten skrót HRSFP, bo wpisując do wyszukiwarki internetowej adres h-rsfp.pl, tam idzie Państwo właśnie na stronę tego wyjątkowego cyklu rajdowego, jego pierwszy sezon właśnie w tym momencie zrealizowany, to oczywiście druga runda. A my dziękujemy bardzo za odwrócenie 11 zajmujących drugie miejsce w klasie